Siemano, z tej strony narrator. Jeżeli nie znasz mojego podcastu, szybkie wprowadzenie. Nagrywam materiały, które są bezpośrednie, szczere do bólu i mocno działające na wyobraźnię. Odpowiada Tobie taki format? Jeśli tak, to usiądź wygodnie, smyrnij dzwona i zasubskrybuj mój kanał. Moim dzisiejszym gościem jest Adam, były bandyta, który zgodził się opowiedzieć swoją historię w głównej mierze ku przestrodze. Cześć, witam Ciebie. Ja również witam Ciebie. Zaczniemy z wysokiego C. Ponoć kopałeś sobie 4 razy grób. Co takiego wydarzyło się w Twoim życiu, że znalazłeś się tyle razy w lesie ze szpadlem w ręku? Wiesz, no szalone lata 90. Mając 15 lat, wymyśliłem sobie, jako już trochę uzależniony narkoman, że będę handlował narkotykami. Nie znając zupełnie, wiesz, ulicy, nie znając zasad, ani nic, po prostu pomyślałem, że jest to dobry sposób. Będę zawsze mieć narkotyki na swoje ćpanie, a i jakieś pieniądze i tak dalej, wiesz. No i rzeczywiście udało mi się zdobyć te narkotyki, no i zacząłem handlować. Rozumiem. Jak miałem, wiesz, miałem jakąś smykałkę do tego, więc zacząłem przejmować jakieś tereny, osiedla, o których w ogóle nie miałem pojęcia, tak? Myślałem, że to po prostu, gdy chcesz być dealerem, jesteś dealerem, tak? Nagle niestety, no, pojawiły się wilki, tak? Ludzie, którzy już się tym zajmowali, którym weszłem na teren. No i tak to się kończyło, z wózką do lasu, kopaniem grobu. Pierwszy raz zostałem wywieziony do lasu i tam pobity mocno i był zakaz tego handlu, ale wiesz, ja dość, że byłem w uzależnieniu, to no, nie miałem pojęcia o tym, myślałem, że to taki żart, wiesz, no, co może wtedy myśleć 15-letni chłopak, tak? Więc mówię, dobra, lecimy dalej, tak? A tu no, druga łapanka już, kiedy zaczęli się u mnie pod domem wieczorem i no, wywieźli mnie już naprawdę do lasu, gdzie już była łopata i kopanie. No wtedy trochę taki strach przeszedł, wiesz, ale uzależnienie jeszcze wzięło górę i dalej, wiesz, zacząłem handlować. Więc jakby później ci ludzie zorientowali się, że nie ma sensu jakby chyba bicie mi i wywożenie, więc zaproponowali współpracę. Na początku ta współpraca była ok, tak? Czyli towar, ochrona, no i wszystko to, co wiesz, zapewniasz. A później zaczęło się wymyślanie chorób, tak? Tak zwanych na ulicy to się nazywa wymyślenie choroby, czyli wiesz, tu jesteś winny, tu musisz więcej zapłacić. No i pamiętam tą trzecią wywózkę, to już było pod takie garaże. Pamiętam, że to była taka chyba listopad, coś grudzień, dopiero zaczynała się zima, zmarznięty ten ziemia, więc kopałem tą łopatą, kopałem i mówię, no kurde, tu już nie ma żartów, tak? No, tu już będzie coś. Więc uderzyłem, oni tak stali z boku mnie, ja kopałem tam, tak uderzyłem w nich łopatą, uwierz mi, tam była taka ściana garaży. I po tym garażu wbiegłem po prostej ścianie, bez niczego, wbiegłem po prostu na ten garaż i uciekłem. Taka adrenalina? No, taka adrenalina, wiesz, nie wiedziałem już tak naprawdę, co się dzieje. Pamiętam to uczucie, że to taka moc, wiesz, wyleciałem, ukryłem się, no i doszło do negocjacji. Im chodziło o to, żebym handlował dla nich za darmo. Tak, oni będą mi dawać towar, a wszystkie pieniążki dla nich. Wiesz, to tak wyglądało, wiesz, to tak wygląda taka rozmowa w jedną stronę, tak? Tutaj nie ma nie wiem, nie ma jakichś zastanowień czy coś w tym stylu, tylko po prostu tak, zgadzam się, tak? I znowu dali mi mnóstwo towaru, a ja w tym czasie, wiesz, swój plan, tak, w głowie, nie? Gdzie ja będę handlował za darmo. No wtedy się już zaczęło takie, wiesz, szukanie jakby pleców, tak? Jakiegoś zaplecza. No skończyło się to, ta przygoda skończyła się tak, że po prostu pewnego dnia wracałem wieczorem do domu, ja miałem taki, mieszkałem na takim małym osiedlu i musiałem przejść przez taką, jakby to powiedzieć, wiesz, przy bloku była budka warzywna.
I tak było zadaszone, tak ten daszek prowadził do bloku, tak, że było takie zadaszone przejście między tym a tym. No wyszedł gość, wiesz, usłyszałem tylko strzał, dostałem w klatkę piersiową, no szpital, rekonwalescencja i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, że był, że broń była jakaś samopalna, czyli przerobiona i że były warunki atmosferyczne, wiesz, że był deszcz, taki rzęsisty wiatr. I ona utkwiła tak w opłucnej, w kurde. Okej, rozumiem, że wylądowałeś w szpitalu, a co z policją? No bo jednak służby muszą z urzędu reagować na takie zgłoszenia. Tak. No to i była policja i to na czym, jak nie znam sprawcy i tak dalej, no to wiesz. Ja tu nie byłem sprawcą, byłem ofiarą. Tak? No tak. No nikt nie wiedział. To jeszcze było tak, że nikt nie wiedział w tym szpitalu ani ten, kim ja jestem, ani co. Tak? Wszyscy myśleli, że biedny mały chłopak został napadnięty i tak dalej. Dopiero jak zaczęli przychodzić do mnie ci z medycyny sądowej, tak? No to oni już zaczęli, no później tam wiadomo. Tak naprawdę policja wiedziała, ale nic nie mogli zrobić, bo mnie obserwowali. Tak? Bo od 97 roku założyli mi teczkę i cały czas byłem pod obserwacją. Więc oni jakby wiedzieli, że ja jestem dealerem, ale nic jeszcze nie ujawniali, tak? Bo to był 98 rok, teraz sobie przypomniałem. Ile wtedy miałeś lat? 16, 17. Moim zdaniem wywózka do lasu to taki liść od losu na odmulenie. Mówiący, stary, coś idzie nie tak. Jednak u ciebie była jakaś siła wyższa, która pchała ciebie w to bagno. Od czego ty byłeś uzależniony? Stymulanty. Wiesz, od stymulantów i to po prostu, to jest tak, że nauk, wiesz, raz jedno, że młody chłopak niedoświadczony, głupi, dwa, uzależnienie, tak? Więc wiesz, jak jesteś w czynnym uzależnieniu, o którym ja nawet nie miałem pojęcia, że to jest uzależnienie, tak? Bo to były czasy, tak jak mówię, to były czasy 90., gdzie dopiero narkotyki wchodziły na rynek polski, tak? No pamiętam te czasy. Tak, właśnie. To był 95 rok, kiedy ja zacząłem handlować w ogóle. Nawet policja nie, dobrze nie znała narkotyków. Nawet no, myśmy nie wiedzieli. Wiesz, to było owiane legendą. No, nie mieliśmy w ogóle zero pojęcia o tym, w co się ładujemy, w jakie gówno się ładujemy. Tak? Mówisz my. Tam było jeszcze paru chłopaków ze mną, wiesz, ale tak, na takiej zasadzie to, wiesz, to nie była ekipa, tylko byliśmy kolegami, jak były narkotyki i pieniądze, a jak przyszły kłopoty, no to każdy w swojej stronie, tak? A ja w pewnym momencie po prostu zostałem sam, wiesz, weź sobie wyobraź małolata, 53 kilo, wyćpany, wiesz, no. Zero jakby takiego myślenia trzeźwego, zero jakiegoś doświadczenia. No to wszystko właśnie tak, no tak się to skończyło, tak? Domyślam się, że w tym czasie mieszkałeś z rodzicami. Co twoja rodzina na to? Przecież widać po dziecku, że coś złego z nim się dzieje. Pochodzę z rozbitej rodziny, gdzie ojciec był alkoholikiem i zostawił nas. No matka była bezsilna, tak? Ona widziała to wszystko, przeżywała. Wiele razy ratowała mi dupę, bo wiesz, jak były długi i coś. Ja już tam no, w pewnym momencie, wiesz, wynosiłem z domu jakieś rzeczy, wiesz, żeby te pieniądze gdzieś znaleźć. Zaczęły się oszustwa ludzi, wiesz, na towar i tak dalej. No, jak się dało kogoś jeszcze przewalić, no to jeszcze te pieniądze były. A później już, wiesz, no były, wiesz, ucieczki, ukrywanie się. No to był dramat. To był jeden wielki dramat. No, to była taka pułapka bez wyjścia, tak? Czyli ogólnie ten twój chytry plan, że będziesz sprzedawał i sobie będziesz ćpał, no nie wypalił. Tak. No nie, to tak nie działa. Nie? Do jakich rzeczy się posuwałeś, żeby zdobyć pieniądze? No do różnych, wiesz, oprócz tego już mieliśmy tam jakieś złodziejstwo, już mieliśmy taką grupkę na osiedlu, gdzie jakieś tam okradaliśmy tam jakieś rzeczy, trochę gdzieś tam do samochodu jakieś bombanie czy coś, wiesz. No takie początki, tak? No i to, takie najgorsze rzeczy, no to były, no wiesz, oszukiwanie ludzi. To nie tylko na towar jakichś narkomanów, ale gdzie się dało, tak? Gdzie i kogo się dało, ktoś tam, nie wiem, przyszedł, wiedział, że tam, wiesz, kradniemy czy coś, przyszedł, mówi, że chce tam, nie wiem, radio samochodowe, czy tam jakieś telefony komórkowe się zaczynały, czy to, to. My mówiliśmy, że dobrze, tylko daj zaliczkę, czy tam daj pieniądze, będzie, nie? A później tego towaru nie było, nie? Każdy dealer, który ćpie swój towar, miesza. Z czym mieszałeś swój? Wiesz, to jest taki temat
w tamtym czasie nie mieszało się towary. To były inne narkotyki, to był towar pierwszej klasy. To po prostu, wiesz, wtedy, ja pamiętam, wtedy gram amfetaminy u mnie w mieście kosztowało 100 zł. Mhm. Na tamte czasy. To były ogromne pieniądze. Działka kosztowała 10 zł dla znajomego. 15, 20, wiesz, jedna setka. No. Na jednej setce potrafił się przebawić jedną noc. Mhm. Był tak mocny towar i dobry. Nie było sensu tego mieszać. Wiesz. Później już przed rokiem 2000, 99, 2000 zaczęły się mieszanki takie, jak, nie wiem, z taką zwykłą pyraginą, polopiryną, z cukrem pudrem się mieszało, z kreatyną później. Okej, okay, rozumiem, o co ci chodzi, tylko nie łapię jednej rzeczy. Mówiłeś, że miałeś kolegów, z którymi ćpałeś. Domyślam się, że towar brałeś w kredo, nie mieszałeś go, nie zawsze twoja mama mogła ci pomóc, no i fanty na chacie też się kiedyś kończą. To powiedz mi, jak radziłeś sobie ze swoimi dostawcami, kiedy brakowało hajsu, żeby się rozliczyć? Na początku to jeszcze było tak, że chodziłem tam do tych moich hurtowników, nazwijmy to tak, i mówiłem, że tam, nie wiem, tu gdzieś się wjebało, bo tam, nie wiem, policja była czy coś. No wiesz, się miało się jak mogło. Oni na początku jeszcze jak nie znali tego tematu, bo tak naprawdę każdy w tym był świeży, tak? Wiesz, z narkomanią i z uzależnieniem to jest tak, że ty nie jesteś kłamcą. To uzależnienie za ciebie kłamie. To po prostu jest tak, że wymyślasz to na miejscu, tak? Nie wiesz, skąd to się bierze, tak? To twój umysł, twój mózg tak pracuje, żeby dostać działkę, tak? No ta druga, to zrobisz wszystko. Taka druga natura się ujawnia wtedy. Taka druga natura, tak, taki ktoś inny, tak? Jakby, tak. Można by to tak, wiesz, to pewnie nie jest dobre porównanie, ale można by to tak powiedzieć, że ktoś inny za ciebie działa, tak? Czyli każdy każdego oczyści. No mówię, no tak to wyglądało, wiesz, no na początku to była ściema, no dopóki cię, wiesz, nie poznali, dopóki nie wiedzieli, co robisz, wiesz, każdy uczył się na każdym, tak? A jakie wyroki wtedy groziły za handel narkotykami? Wiesz co, ustawa o narkomanii wyszła chyba właśnie w 95 czy 94 roku. Myśmy w ogóle nie mieli pojęcia, wiesz, o policji, w ogóle, tak naprawdę, powiem ci szczerze, ludzie wtedy żyli Holandią, a myśmy się śmiali z ludzi, że żyją Holandią, bo myśmy Holandię mieli na osiedlu. Tak? Tam się nikt niczym nie krył. Tam się paliło marihuanę na ławkach, ćpało się w barze, amfetaminę, robiło się co chciało. Tam nikt nie wiedział wtedy. No i pamiętam, wtedy chyba za handel był 3 lata. Dzisiaj już tego nie pamiętam, bo to już wiesz, to było kupę lat temu. Nie? Pytam się dlatego, bo ciekawi mnie, czy brałeś pod uwagę konsekwencje handlu narkotykami. Czy właśnie miałeś świadomość, że za puszczanie dragów będziesz musiał w razie wpadki odjebać kilka lat? Wiesz, w ogóle nie braliśmy pod uwagę takich rzeczy, a dwa, jeszcze przez tych ludzi, których tam byliśmy gnębieni, czy ja tam byłem i ten, to oni zapewniali nas, że to nie, że to są małe przestępstwa, że w razie czego to w więzieniu jest pomoc, że będą adwokaci i tak dalej, i tak dalej. No, żyliśmy w takiej bańce mydlanej. Z tego, co zrozumiałem, to niezbyt dobrze wychodziłeś na tym interesie. Co chwilę chyba miałeś plecy, tak? No różnie, wiesz, jak na początku też to było tak, że oni dawali po troszkę tego towaru, tak? Więc ja jakby na początku rzeczywiście handlowałem, przynosiłem pieniądze, wiesz, było tego mało, więc jakoś jeszcze nie byłem tak uzależniony, więc jeszcze jakoś tak później, jak oni już mi troszkę bardziej wiesz, ufali, no to wiesz, to szło tam w kilogramach, tak? Więc zawsze no, były plecy, ale te plecy dopiero, wiesz, było widać na końcu worka, tak? Bo na początku, wiesz, no, jakoś sobie dawałeś rady, tak? No ale tak, no przeważnie, znaczy plecy. Ja w ogóle nie miałem tej, wiesz, takiego obowiązku ani świadomości z rozliczania się, tak? Albo nie wiem, zarobiłem 1000, dałem im 100 zł, tak? I mówiłem, że dzisiaj tyle jest, tak? Czyli stworzyłeś sobie taką piramidę finansową, taki MLM. Tak, taka piramida, wiesz. A po tobie było widać, że zajmujesz się no, nielegalnymi biznesami? No oczywiście, że tak. To wiesz, to były lata 90. Wyobraź sobie małe osiedle robotnicze, wiesz, parę grupek ludzi młodych, szarych. I nagle w tym
stoją kolorowe ptaki, tak? No i wtedy wiesz, ubrani, nie wiem, z resaldasa, złotem obwieszeni, jak komórki jakieś wychodziły, wiesz, to my już to mieliśmy wszystko, tak? Więc no to było widać, no. Dzisiaj to wiem, że było widać. Wtedy, wiesz, wtedy konspiracja, wiesz, nikomu nie mów, mów tam, nie wiem, przez telefon zielone, białe, wiesz. No pamiętam te czasy. A powiedz mi, woziłeś się na tym swoim imidżu? Różnie to bywało. Zależy gdzie, przy kim i kiedy. Na początku to była głupota, tak? I pełny wozak, wiesz, jesteś dealerem, jesteś kimś i tak dalej. Później już widząc, co się dzieje, wiesz, widząc, nabierasz takiego doświadczenia, tak, więc wiesz, starałem się to chować trochę, tak? No, ale no, to jest taka młodzieńcza brawura, tak? No masz 11 lat i chciałbyś być kimś, tak? Rozumiem, o co ci chodzi. Zadałem to pytanie w jednym celu. Mianowicie nagrywam swój podcast po to, by pokazać, że życie bandyty, zbója nie wygląda tak jak na filmach, że dużo młodych facetów chce być właśnie bad boyem, a panienki no dziwkami, bo tak to często można zauważyć na Instagramie. Jak ty byś się do tego odniósł? Często trafiałeś na pozerów? Jak się ich wyjaśniało? Jak to wyglądało za twoich czasów? Z tamtych czasów takie coś jak pozowanie, czyli jakiś pozer, czy ktoś coś kogoś udawał, to nie było czegoś takiego. Nie było takiej możliwości, wiesz, żebyś ty, nie wiem, chodził po mieście i mówił, że ty jesteś gangsterem, a tak naprawdę nie jesteś, tak? Takie coś było niemożliwe, ale bywały takie osoby, tak? Ja w późniejszym już czasie, w więzieniu, kiedy znalazłem się pierwszy raz w zakładzie karnym, no to zobaczyłem takich mnóstwo chłopaków, którzy no, po prostu zachłysnęli się jakby takim życiem filmowym właśnie, tak? Myśleli, że to jest, wiesz, że to są sławni ludzie, a tak naprawdę jeśli wiesz, w tym fachu jesteś mądry, to nikt o tobie nie wie nic. I to tak wygląda, wiesz. W dzisiejszym świecie to, co powiedziałeś, tak? Chłopaki chcą być gangsterami, a dziewczyny przynajmniej wyglądać jak rasowa dziwka, tak? Ale nie mają pojęcia o konsekwencjach. Nie mają pojęcia, z czym to się je. Wiesz, można udawać, nie wiem, rapera, można udawać aktora, kucharza, malarza, ale jak ty udajesz gangstera, no to chłopaku coś jest nie tak, raz z tobą, z twoją głową, a dwa, no to ty musisz, nie wiem, no musisz mieć chyba jaja, żeby udawać gangstera, tak? Bo oprócz tego, że ktoś tam na ciebie spojrzy, wiesz, to jest, ja zawsze mówię, o, ja mam takie powiedzenie, wiesz, zawsze, że wśród owiec to ty możesz być wilkiem, ale wśród wilków to ty będziesz małą owieczką, którą będą doić. No dobre powiedzenie. I to tak wygląda naprawdę, tak? Ja tak naprawdę obserwuję, no wiadomo, wszystkie te social media i tych ludzi. Ja nie umiem ci powiedzieć, nie umiem zrozumieć tego fenomenu, tak? Co człowiekiem kieruje, żeby chciał być młodym chłopakiem, który dzisiaj ma, wiesz, możliwości zarabiania, nie wiem, choćby robienia YouTube'a, tam czegoś, że on chce być gangsterem. Wiesz co, to jest idealny moment, żeby przerzucić pytanie na słuchaczy. Napiszcie w komentarzu, jak wy myślicie, dlaczego młodzi ludzie tak bardzo próbują robić z siebie bandytów. Góry dziękuję za wpisy. Okej, a my idźmy dalej. Jak już jesteśmy przy stylu bycia, życia bandyty, powiedz mi co w sytuacji, gdy musisz odsiedzieć za kogoś wyrok. Nie mówimy tutaj o roku, dwóch, trzech latach. Mówimy tutaj o ćwiartce. Mówimy tutaj o 25 latach pozbawienia wolności. Co wtedy? Jak myślisz, ile osób wzięłoby to na klatę i sztywno odsiedziało cały wyrok do dzwona? Ciężkie pytanie, wiesz? Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ja wiem, do czego ty dążysz, tak? Do tych wszystkich świadków, korony i tak dalej. To trochę inaczej wygląda, niż ludzie widzą to w telewizji, tak? Wiesz, ludzie, tacy zwykli ludzie zarzucają zawsze gangsterom, złodziejom, bandytom, nazwijmy to tak, jak każdy chce, że się sprzedają, że tam, wiesz. Tylko nikt nie ma pojęcia, że ci ludzie często, tutaj chodzi o nie o to właśnie, żeby że kogoś sprzedać, bo to był twój kumpel i tak dalej, tylko chodzi o życie czasami. Właśnie taki wyrok 25 lat, tak?
I to nie jest tak, że przychodzi, nie wiem, recydywista, zostaje złapany i on od razu mówi: panowie, ja już wszystko powiem, bo ja nie chcę się... Nie, to tak nie wygląda. Wygląda tak, że taki facet dostaje propozycję nie do odrzucenia. Nie ma wyjścia w pewnym momencie. No, nie zgodzę się z tobą. W takiej sytuacji, moim zdaniem, masz dwie opcje. Pierwsza, idziesz na współpracę, przyjmujesz warunki prokuratora, policji, co jest wbrew zasadom bandytów, tak? Druga opcja, bierzesz wszystko na klatę i odsiadujesz do końca, nieważne czy to twój wyrok, czy twojego kolegi. Wiesz, bo teraz to jest takie podbijanie ideologią odstępstwa od zasad. Wiesz, o co chodzi. Jeżeli decydujesz się być bandytą, zarabiać w nielegalny sposób, to też powinieneś mieć świadomość, ile możesz wyłapać za swoje czyny. Na przykładzie, handlujesz narkotykami, wiesz, że tutaj startujesz od 3 do 10. I dla ciebie nie powinno być zaskoczeniem, że ciebie łapią i takie, o kurwa, no ja nie wiedziałem, że mogę pójść do więzienia za to. I wtedy zaczyna się płacz. I tak jak powiedziałeś, propozycje nie do odrzucenia. Właśnie chcę ci to wytłumaczyć, jak jest z propozycją nie do odrzucenia. Dzisiaj prawo działa tak, że mogą ci przybić wszystko, co chcą. Dzisiaj ty siedziałeś, patrz, tak na twoim przykładzie, ty siedziałeś tam za coś gdzieś tam kiedyś. I dzisiaj przychodzi do ciebie policja, łapie cię i stawia cię przed sądem, że w tamtym jeszcze czasie, czy w jakimś innym czasie robiłeś przestępstwa i nie masz wyjścia. Żaden sąd nie weźmie pod uwagę twoich zeznań. No nie zgadzam się z tobą z kilku powodów. Pierwszy główny, jeżeli ci zawijają, to ty wiesz, oni wiedzą, wszyscy kurwa wiedzą, że masz coś na sumieniu. I tutaj zaczynają się, tak jak ty to nazwałeś, propozycje nie do odrzucenia. Czyli służby chcą uzyskać od ciebie informacje, które pomogą im upierdolić kogoś mocniejszego od ciebie. Ty w zamian pójdziesz do domu albo dostaniesz łagodniejszy wyrok za twoje przewinienia. Co osobiście uważam za faux pas w karierze bandyty. Łagodnie oczywiście rzecz ujmując. Drugi powód, jeżeli faktycznie cię zawinął, a ty nie masz nic na sumieniu, no to bierzesz prawnika i starasz się udowodnić swoją niewinność. Będąc obiektywny, muszę powiedzieć, że też z tym różnie bywa, bo wiadomo jak działa nasz system sprawiedliwości. No, jak wygląda system sprawiedliwości, to będzie trzeba chyba osobny temat, naprawdę, to są jaja, to nie wiem, jak też mogę opowiedzieć na swoim przykładzie, jak dostałem sankcję. No, słucham. Wyobraźmy sobie tę sytuację. Miałem wtedy 19 lat, nawet nie miałem skończonych 20 lat. Wiadomo, rano, godzina 6, przychodzi centralne biuro śledcze do domu, przeszukanie, nie znajdują nic, bo już dawno jest tam wyczyszczone wszystko. No, zostaje aresztowany przy matce, wiesz, kajdanki, pół, jedziemy. Wtedy trzeba jeszcze wspomnieć, że to był rok 2000, kiedy minister sprawiedliwości zostaje żyjący już Lech Kaczyński i on wydaje wojnę przestępcom, wydaje wojnę i ta akcja nazywa się Zero Tolerancji, tak? Wtedy młode biuro, centralne biuro śledcze bierze się za wszystkich przestępców. Zamykają taśmową. Weź sobie wyobraź, że wtedy było 63 tysiące miejsc, a siedziało 120 tysięcy więźniów. Można to wyobrazić, jakie to były czystki. I słuchaj teraz. Przyjeżdżamy na komisariat, oni tam czy chce zeznawać, ja że nie chcę, że nic nie wiem, wiesz, płaczę, stracę. Oni mówią, nie bój się, ty nie musisz nic mówić. My i tak wszystko wiemy. Jedziesz do prokuratora, tam już sankcja na ciebie czeka. No i okej. Okay. No wiesz, młody chłopak, 19 lat, cały w nerwach, cały mokry, to jest maj, gorąco jak nie wiem, ja w jakiejś tam bluzie, wiesz, z tym, co mnie zabrali z domu, wiesz. Nic nie jadłem, bo to rano. W nerwach, nie znam się na prawie zupełnie, nie wiem jakie prawa mi przysługują, wiesz, oni tam mówią jakieś różne rzeczy, a to wiesz, trzech na ciebie krzyczy, jeden coś tam pisze, no, jesteś po prostu w szoku, nie wiesz co się dzieje, nie wiesz. Idziemy do prokuratora, prokurator czeka na mnie, miły pan grubastek mówi, dzień dobry, 3 miesiące sankcji, zaraz idziemy do sądu, ja tu zadzwonię, zero w ogóle gadki, wiesz, czy ty chcesz zeznawać, się? Nie, nikt z tobą w ogóle o niczym nie rozmawia, nie wiesz co się dzieje. Nerwy coraz większe, wiesz, to jest stres ogromny. Kto by tam nie był, czy to jest, wiesz, bandyta, czy nie bandyta, czy ten, to ma stres. Po prostu emocje targają na wszystkie strony. Słuchaj teraz, wydzwonił gdzieś tam jakiś sędzia będzie, tak? Idziemy na jedno piętro.
Nie ma sędziego. Na drugie piętro. Nie ma sędziego. No weź sobie wyobraź teraz. Tu się ważą losy twojego życia, a tam nie ma w ogóle sędziego, który mógłby to zrobić. Tak? Gdzieś tam poleciał ten prokurator cały spocony, mokry. Ci policjanci wkurzeni chodzą z tymi kajdankami, ciągają mnie po tych wszystkich piętrach. Wiesz. W końcu znalazła się jakaś tam sędzina. Wchodzimy na salę. Malutka sala, taka jedna ławka tego. Wchodzi jakaś młoda dziewczyna, wiesz, przebrana za sędziego. Dzisiaj tak mówię, bo mam ku temu podstawy, zaraz to się wyjaśni. Wchodzi jakaś młoda dziewczyna, wiesz, no i tam, dobra, czytam, to. Czy pan chce coś powiedzieć, wiesz? Ja wstaję, no niby bym chciał, ale wiesz, no zatkany jestem, po prostu zatkany. Nie wiem, co się dzieje. Ci policjanci mówią, tak, to ty chcesz, żeby uchylenie, to ten tam krzyczy coś. Kurde, wiesz, ja nie wiem, co się dzieje. No ona wysłuchała, 15 minut, bam, sankcja. Pamiętam dobrze tą sankcję, ponieważ pamiętam dobrze tą sędzinę. Pamiętam jej wygląd tej sędziny i później po latach już, nie wiem, po 15 latach czy po iluś, złożyło się tak, że ktoś mnie poprosił, żebym wyciągnął akta tam z sądu, żebym poszedł przeczytać, żebym mu coś tam skopiował i wysłał, tak? Ja byłem wtedy na przerwie w karze, więc pojechałem do sądu. I pamiętam akurat przez przypadek, jak byłem w tej kancelarii tam czytać te akta, przyszła ta sędzina, która dawała mi tą pierwszą sankcję. Wiesz co, no, ja rozumiem, że kobieta może być zmienna, ale to nie jest na pewno ta kobieta, która dawała mi wtedy sankcję. Rozumiem myśl. To nie była ta sędzina. Czyli wprowadzili twoim zdaniem kogoś podstawionego? Tak, no jakoś może jakąś praktykantkę. Albo kogoś. I co, podbiła się jako pani sędzia, tak? Po prostu się podbiła i tyle. Okej, ja też nie wiem dokładnie, co ty miałeś za uszami i dlaczego policja posunęła się do czegoś takiego. Bo wątpię, żeby tak samo potraktowali typa, który zajebał batonika w markecie. No, prawo działa, można powiedzieć, bezwzględnie, ale i głupio, tak? Mnóstwo ludzi niewinnych jest zamykanych, którzy w ogóle nie mają, wiesz, jakiegoś pojęcia o przestępstwie w ogóle, ale dokonali przestępstwa nieświadomie lub w jakiejś małej, wiesz, formie czy coś, a to tak działa. No. I wiesz, dzisiaj policjanci mają tą kartę przetargową, że oni nie muszą z tobą rozmawiać, tak? I oni ci biją, co chcą, tak? I stąd się właśnie biorą świadkowie, inkognito, koronni i tak dalej, tak? Bo im się proponuje nie wiadomo jakie rzeczy, nie wiadomo co, wiesz, straszy się i tak dalej. No i to jest takie propozycje nie do odrzucenia. No okej, ale nadal upieram się przy tym, że takie sytuacje nie spotykają zwykłych ludzi, tylko przestępców. No nazwijmy to po imieniu. I druga sprawa, jeżeli masz głowę na karku, to nie dasz sobie wpierdolić pewnych spraw na przesłuchaniu. Jeśli ty masz głowę na karku, wiesz, to też jest wszystko gra na emocjach, tak? Bo no jest, na pewno. Masz głowę na karku, niby jesteś oblatany, ale przychodzi do twojego, wiesz, siedzisz w domu, nie wiem, z małym dzieckiem, z żoną, z matką jej, i nagle, wiesz, kominiarze wpadają wszystkimi oknami, wszystkimi drzwiami, tak? Dzieci płaczą, krzyczą, wiesz, zaczyna się robić ten cały harmider. Później te emocje znowu opadają, oni później się biorą do auta, tam albo zostanie pobity, albo wiesz, no różne rzeczy się tam dzieją, tak? I te emocje, które tobą targają, wiesz, tych po prostu chcesz się pozbyć tej sytuacji. Tak? Zrobić wszystko, żeby to jest po prostu, bo to jest taka dawka emocji, że ty sobie z tym nie radzisz, tak? I to każdy człowiek tak ma. Dopiero, wiesz, dopiero to wszystko przychodzi, jak już tu już trafiasz na cele, usiądziesz i to jest taki, wiesz. Okej, rozumiem. Rzadko się zdarza, żeby do kogoś niewinnego wjechali kominiarze, choć była sytuacja, że gdzieś tam popierdolili piętra i wbili się na chatę babce, której tam niechcąco wybili zęby. Ale do czego dążę? Jeżeli do ciebie wjeżdżają kominiarze, to znaczy, że masz coś za uszami i to bardzo grubo. I teraz od ciebie zależy, czy zachowasz higienę, w cudzysłowie, pracy, czy przyjmiesz propozycję nie do odrzucenia, tak jak to powiedziałeś wcześniej. I wydaje mi się, że na tym powinniśmy ten wątek zakończyć. Powiedz mi teraz, czym zajmowałeś się jeszcze oprócz dealowania? W pierwszym więzieniu, no ja wyszłem na uprawomocnienie wyroku, miałem potem jeszcze dużo, dużo więcej tam spraw i wyroków, więc uciekłem i zacząłem zajmować się samochodami. Rozumiem, kradzieżami, tak? Kradzieżami, na początku kradzieżami, a później byłem w takiej ekipie oddawania skradzionych samochodów.
Możesz powiedzieć, na czym polegał ten proceder? No, że jedna ekipa kradnie samochód, dzwonisz do właściciela, czy chce się dogadać za pieniądze i oddamy, tak? Mhm. No i podjeżdża wymiana, co jest. Jasne, a powiedz mi, jak ogólnie wbiłeś się w samochody? Ktoś cię wprowadził? Jak to wyglądało? Tak. Poznałem, siedziałem z chłopakiem w więzieniu, polubiliśmy się. No i po wyjściu, to jest taki przypadek, bo wiesz, no już musiałem uciekać, tak? Już miałem psy na ogonie, więc musiałem uciekać. I pamiętam, że telewizor miałem taki z więzienia, nie? I tam się przykleiła kartka z jego numerem, nie? Mhm. I zadzwoniłem do niego, on mówi, ty, ja też jestem poszukiwany, dawaj, przyjeżdżaj, tutaj będziemy działać, nie? I to rzeczywiście tak, wiesz, z głupa pojechałem niby na imprezę na parę dni, a zostałem, no, prawie, no, kilka lat, nie? Rozumiem. Czyli nie dość, że byłeś poszukiwany, ty i on, to jeszcze robiliście auto, tak? Wiesz, to wszyscy tam byli. Pamiętam, mieliśmy ekipę, nie wiem, tam 10-15 osób i tam chyba wszyscy byli poszukiwani. Tam może ktoś, może jedna albo dwie osoby to nie były poszukiwane. Wiesz. A w jaki sposób kradliście auta? Miałeś jakiś swój patent? A to różnie, wiesz, to jeszcze wtedy nie było walizek i tak dalej. Mhm. Wiesz, to dopiero, domyślam się. Mówiło się wtedy o tym, wiesz, to już tacy lepsi złodzieje mówili. No różne były patenty, wiesz, patent na 140 kosztował 25 tysięcy dolarów. Byłem przy tym, jak pokazywali ten patent, no to było na VW, wkładałeś pod klamki, pod klamkę, pod rolki i otwierałeś samochód, tak? Mhm. No wtedy wszystkie te patenty, wiesz, VW czy tego, to wszystko funkcjonowało jeszcze. Dopiero się zaczynały te, wiesz, elektryki, to dopiero złodzieje w to wchodzili, tak. A pomyślałeś kiedyś, że zabierasz komuś majątek, dobytek, komuś, kogo nie stać na przykład, żeby kupić drugie auto i przez to, że pojawiłeś się z butami w jego życiu, to wywoła jakąś lawinę nieszczęść, bo na przykład ten ktoś jeździł tym samochodem do pracy, woził tym samochodem dziecko do przedszkola. Myślałeś o takich rzeczach? Dobre pytanie, wiesz. Na tamten czas nie myślałem o tym tak, wiesz, złodziej tak samo jak policjant czy wojskowy działa na odcince, tak? Mhm. Musisz odciąć emocje, bo inaczej sobie nie poradzisz, tak? Ale pamiętam pierwszy taki, kiedy gdzieś mną tąpnęło, tak? To było, kiedy no, oddawaliśmy samochód jakiemuś facetowi i on, pamiętam, chyba nie miał pieniędzy albo wiesz, coś się miał, ale wyszedł z tego samochodu, tak? I zaczął płakać. Zaczął płakać na środku ulicy i krzyczeć, proszę, oddajcie mi to, ja tym zarabiam. Coś tam zaczął, wiesz, wykrzykiwać. No, myśmy się zawinęli, ale pamiętam, że wtedy pierwszy raz mnie tak tąpnęło, tak? Mhm. Że poczułem taką emocję, że no, coś tu jest nie tak, tak? I coś z tym dalej zrobiłeś? Czy coś robię źle. Czyli, no, wiesz, to jest też tak, że jak działałem w ekipie, to nie byłem we wszystkim władny, tak? Mhm. To nie było, po prostu my się zawinęliśmy, reszta działała tam, jak oni tam... Nie chcę mówić, że miałem jakieś zasady, bo to nie były zasady, nie? Ale gdzieś jakiś ludzki taki odruch chyba... Wiesz, no, ja też już zacząłem dojrzewać, tak? Zacząłem być facetem, nie? Mhm. Więc no, jakieś takie rzeczy się we mnie zaczęły dziać. Okej, okay. A mówisz zasady. Ogólnie kierowałeś się jeszcze jakimiś innymi zasadami jako bandyta? Na początku to było, no, było mnóstwo zasad, tak? Wiele, których nie mogłeś złamać, tak? Nie okradało się złodziei, nie wiem, nie siadało się do stołu z frajerami i tak dalej, i tak dalej. Później te zasady, no wiesz, pieniądz. Ja mówię coś takiego i to jest święta prawda i niech sobie to każdy zapamięta, że w momencie, kiedy włoska mafia zatwierdziła handel narkotykami dla przestępców, bo to tam się stało, to narkotyki z ludzi zrobiły kurwy. I przestały, wiesz, naprawdę wszystkie zasady przestały obowiązywać. Mhm. Naćpany człowiek to jest po prostu, to jest zaraza, to on okradnie każdego. Tak, zaczęły się, wiesz, właśnie później kradzieże samochodów złodziei, zresztą kogo, no, dzisiaj wiesz, na ulicy to kogo najlepiej okraść? No złodzieja, tak? Mhm. I to już, no to też już był taki mój koniec tej kariery, wiesz, no jeszcze miałem te odsiadki i tak dalej, ale no to już mi nie pasowało, tak? Rozumiem. Żeby
Czasami widziałem, jak wiesz, ukradli chłopaka przed chwilą, a potem się z nim witali i bratali. Nawet nie wiedział, że to on. Powiedziałeś końcówka twojej kariery. Możesz mi opowiedzieć, jak wpadłeś? No wiesz, no raz, że byłem poszukiwany. Dwa, że naprawdę zaczęło się takie złodziejstwo już na dużą skalę jakby. No, te samochody, no zaczęło być u nas głośno i w ogóle. Potem pokłóciliśmy się tam wszyscy, no tam nie chcę już kontynuować tego tematu. No i wpadłem, no wpadłem. Wiesz co, przez przypadek rozpoznał mnie gość, któremu oddawałem samochód. Rozpoznał mnie na ulicy gdzieś w biały dzień. Mało tego, jeszcze byłem tak samo ubrany jak przy tym samochodzie. No, i on mi śledził cały dzień. On cały czas wydzwaniał policję i jeździł za mną, tak? Ja nawet o tym nie wiedziałem. Ja tam miałem taką dziewczynę, szedłem po nią i oni się już wtedy ustawili na mnie i mnie złapali. I tutaj to był najgorszy mój moment w życiu, jaki poznałem, bo dostałem załamania nerwowego, dostałem lękowe napaści serca. No to był koszmar. Domyślam się. To ile łącznie odsiedziałeś? Odsiedziałem 12 lat w więzieniu. W ilu zakładach siedziałeś? 14 czy 15. Grypsowałeś? Tak. Od samego początku? Tak. Możesz coś więcej opowiedzieć o tej kulturze? Bo ogólnie to jest taki temat tabu, o którym mało kto chce opowiadać. Wiesz co, bo tak naprawdę to chyba nie ma o czym mówić tak naprawdę. Bo tak naprawdę dla człowieka takiego, wiesz, postronnego, dla normalnej osoby, to jest temat w ogóle niezrozumiały. Wiesz, jak kiedyś spróbowałem, jak wyszedłem pierwszy raz z więzienia, wziąłem mojego brata, mam młodszego brata i jego kolegę, nie? I oni tam zaczęli wypytywać, jak tam w tym więzieniu i tak dalej, tak? No więc ja, wiesz, głupi małolat, zacząłem im opowiadać, tak? To oni po prostu w momencie byli przerażeni. Oni już mówią, daj spokój, już nie odpowiadaj, bo nie dam rady. Nie? No i dla ludzi to nie jest zrozumiałe. Wiesz, żeby opowiedzieć o grypsowaniu, to chyba by trzeba byłoby zrobić w ogóle inny content i jeszcze jedno nagranie, ale tak, żeby wytłumaczyć to ludziom, o co chodzi w tym i tak dalej, to trzeba cofnąć się o parę lat wstecz, tak? W ogóle jak to powstało i po co powstało, kim są ci ludzie, wiesz, to jest taki, jak chcesz, mogę opowiadać, tylko wiesz, no, trochę zajmie. No tak się składa, że mam trochę czasu. Jedziesz. No więc na początku nie było grypsowania, była kmina, tak zwana kmina. To byli właśnie ludzie, którzy zaczęli jakby powstawanie zasad w więzieniu. Tylko dlaczego zaczęli? Musimy zrozumieć, że w latach, nie wiem, 50., 60., 70., 80., czyli tych wszystkich latach komuny, grypsowanie miało jak najbardziej, było zasadne. Grypsowanie to nie są bandyci, którzy spotkali się w więzieniu i chcą sobie zrobić, nie wiem, swój język, swoje gesty i tak dalej. Grypsowanie miało na celu, ci ludzie chcieli tylko być traktowani jako ludzie. Chcieli, i to nie w jakimś tam, wiesz, stopniu, że nie wiem, chcieli tam schabowe jeździć i tak dalej, tylko chcieli mieć czystą pościel, ciepłą celę, żeby, wiesz, nie, bo oni przymarzali do ścian. Jak opowiadali starsi ludzie, jak opowiadali nam tacy recydywiści, co tam się działo, to jest po prostu. Dlatego oni się po prostu zbuntowali. Zbuntowali się przeciwko systemowi, który ich wtedy zabijał. To nie było to coś takiego, że nie wiem, tam był pobity przez klawisza czy coś. Nie, oni zabijali. Tam mało który przeżywał. I oni po prostu się zjednoczyli, żeby mieć jakąś siłę, żeby się można było przeciwstawić. Później, w latach 70., 80., pojawiają się tacy więźniowie jak więźniowie polityczni. Więźniowie polityczni nie uczestniczą w subkulturze więziennej, ale wiesz, to są przeważnie studenci, dzisiejsi politycy i tak dalej, tak? To są zwykli ludzie, którzy tam byli łapani za ulotki i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie nie są w stanie sami przeżyć w więzieniu, więc idą na układ ze złodziejami, tak? Dzieje będą brać za nich baty, a oni, jak dojdą do władzy, to będą dekrety, ustawy i tak dalej, tak? Taki był układ. I złodzieje w to poszli. I wtedy właśnie umocniło się grypsowanie, które jakby
jakby to powiedzieć, nabrało zasad tej całej bariery. To wszystko, moim zdaniem, wiesz, to nie jest też tak powiedziane, ale moim zdaniem wymyślili właśnie ci studenci, tak? Gdzieś pomogli złodziejom w tym wszystkim. No i co się dzieje później? Mamy 89 rok. Wychodzą polityczni więźniowie i zapominają o złodziejach. Zapominają o Polsce, tak? I kto się pierwszy buntuje? A buntują się wszystkie zakłady karne. I co robią wtedy wszyscy? Mówią, że to złodzieje nie chcą jeść kotlecików. Nie, oni nie chcieli jeść kotlecików. Oni chcieli, żeby Polska była wolna. I się zbuntowali. Ilu złodziei zginęło? Ilu tam poświęciło swoje życie? To jest kawał historii. Tego nie da się opowiedzieć. Wiesz, to jest naprawdę dramat ludzki, który się tam wydarzył wtedy w tamtych czasach, w tych buntach. Wiesz, dzisiaj mamy do czynienia z propagandą, którą zostaliśmy nauczeni przez, wiesz, Rosjan, Niemców, która, wiesz, gdzieś tam więzień się zbuntuje i już nie chce jeść kotlecików i tak dalej. To tak nie wygląda. To wcale tak nie jest. Kiedy powstaje bunt w więzieniu, to musiała się dziać krzywda ludzka. Bo, wiesz, dzisiaj myślimy sobie o więźniach, nie wiem, jakichś degeneraci i tak dalej. Tam są również ojcowie, matki, tam są, wiesz, rodzice, tam są bracia, siostry. Są normalni ludzie, którzy tylko czymś innym się zajmowali, tak? I trafili do więzienia. Ale to dalej nie są zwierzęta. To są dalej ci sami ludzie. I oni też czują. Wiesz, ja nie mówię tutaj o jakichś, wiesz, bandytach, zwyrodniarcach, mordercach, pedofilach i tak dalej. To się zdarza wszędzie, tak? Czy w kościele, w policji, czy w sądzie, czy gdziekolwiek, tak? Czy obok nas. Ale to nie jest tak, że tam wszyscy, ile tam jest młodych, ile tam jest ludzi utalentowanych. Ja siedziałem tam z profesorami z uniwersytetu. To są po prostu tacy sami ludzie jak my, tylko zamknięci i owiani taką, wiesz, taką otoczką, że to wszystko zło tam siedzi. No okej, okay, ale nie popadajmy ze skrajności w skrajność i nie opowiadaj, że w więzieniu siedzi towarzyska śmietanka czy kwiat narodu. Do więzienia trafiają ludzie głównie za karę i za to, że nie wpasowali się w społeczne normy. Nie uważasz? Tak, tylko o jakich normach mówimy? Nie kradnij, nie zabijaj, nie znęcaj się nad rodziną, nie bij swojej kobiety. Takie moim zdaniem podstawy, kurwa. Ale wiesz co? Schodzimy troszeczkę z tematu. Powiedz mi, czy każdy mógł grypsować za twoich czasów? No nie, nie każdy. Kto nie mógł? No, gwałciciele, pedofile, policjanci. Nie wiem, no tak naprawdę to jest taki, wiesz, to jest taka droga w prawo i w lewo, tak? Przychodzisz do więzienia i po pierwszej takiej weryfikacji twoich dokumentów i tak dalej mogą zadać ci pytanie, czy chcesz, czy nie. I to każdy może, znaczy moglibyśmy tak powiedzieć, że każdy może i każdy nie może, tak? Tak naprawdę to grypsowanie to zaczyna się dopiero później, tak? Nie na tym początku. Na tym początku na tym możesz chcieć wiele, tak? I sobie wiele obiecywać, wiele o sobie mówić. To wszystko, wiesz, więzienie to jest takie miejsce, gdzie wyjdzie wszystko. Tak. Gdzie niczego nie ukryjesz. Więc no, dużo było takich zasad, które nie pozwalały grypsować ludziom, tak? Z różnych przyczyn, tak? Rozumiem, a powiedz mi, czy kultura więzienna ewoluowała w jakiś sposób? Właśnie o to chodzi, że no, znaczy do któregoś roku tak. Teraz stoi w miejscu. Rozumiem, a twoim zdaniem, co się tak najbardziej zmieniło w grypsowaniu? No, na pewno doszło wiele zasad, tak? Ludzie uczyli się na błędach, na sytuacjach i tak dalej, więc doszło wiele zasad, wiele się zmieniło. No, to by trzeba coś tak przykładowo, no, wiesz, kiedyś mogli grypsować tylko złodzieje, którzy naprawdę kradli tam samochody, portfele i tak dalej. Później już to rozszerzono, tak, o, nie wiem, dealerów. Kiedyś, wiesz, kiedyś dealer to był cel więzienny, wiesz. No. No, a teraz, no, może być człowiekiem, wiesz. No, to także w ten sposób ewoluowało, tak. Nie? Dużo rzeczy zmieniono. Rozumiem. A powiedz mi,
Bo twoja historia zaczęła się właśnie od dealerki. To jak to się miało do grypsowania? No i wtedy to już był 2000 rok, to już te zasady były Mhm. inne, że mogłem grypsować, tak? Gdybym trafił do więzienia 10-15 lat wcześniej, no to byłbym Byłby celem, problem. no. Okej, takie pytanie. Mówisz, że te wszystkie zasady były tworzone przez studentów, przez jakichś tam myślicieli. To co ma się do tego wypaczka, czyli mycie rąk wrzątkiem? No to nie jest jakiś tam szczyt geniuszu. Zobacz, taka wypaczka jest surowo zabroniona. I to nie są nasze, to nie są zasady ludzi. To jest naprawdę. Tylko sobie wyobraź, no jest 93 tysiące więźniów. Powiedzmy, za moich czasów, jak wjeżdżałem do więzienia, to 70 osób, 70% grypsowało. Czyli jakieś 70 tysięcy więźniów. No, zdarzają się czarne owce, tak? Siedzą na celach pozamykani, nie widzisz, co się tam dzieje, tak? Gdyby ten chłopak, który został tam wyparzony, poszedł i powiedział tu w gronie, to oni by ponieśli konsekwencje tego. No okej, ale dobrze wiesz, że w więzieniu się nie donosi na współosadzonych, więc gdzie te zasady? Są ludzie, którzy się nie dostosują nigdzie, tak? On będzie grypsował, on będzie gnębił innego na celi, ja ci powiem tak, z życia, ze swojego doświadczenia wiem, bo te wszystkie skoki, czy wszyscy ci tak wykorzystywali go, to później ponieśli konsekwencje tego, wiesz. To jest naprawdę, więzienie to jest taki, stąpasz po kruchym lodzie, wiesz, bo tutaj możesz być gnębicielem i tak dalej, pojedziesz na inny kryminał, a ten chłopak tam siedzi, jest u siebie w domu, tak? No i mamy cię, kotku. I wtedy już nie będzie przebacz. Więc wiesz, no nic nie możesz poradzić na głupotę ludzką, tak? To jest tak jak dzisiaj, nie wiem, oglądasz te Free Fighty? No, zdarzy mi się. No właśnie, no i tam co drugi jest ulicznikiem, gangsterem, tak? No tak. No i nie możesz na to nic poradzić, tak? No nie możesz, nie powiesz mu, no chłopie, jak ja ostatnio oglądałem taki, tam jest taki znaczny chłopak, to jest taki Ferrari, nie wiem, czy No, któryś. kojarzy, no. No i on pierwszy taki jego wywiad, pamiętam, oglądałem akurat, gdzieś przez przypadek mi wskoczył i tam słychać, no ja to jestem takim ulicznikiem, mam parę wyroków i tak dalej. I tak patrzę na niego i mówię, dzieciaku, mówię, jakim ty jesteś ulicznikiem? Chłopaku, co ty sobie robisz? Wiesz, za moich czasów, jak on by tak się wypowiedział w telewizji, to każdy dziesioniarz, który waliłby dychę, to by mówił o kradcie Ferrari ten swojej ofiarze. No. No, to I tak. on by za to siedział, on by w końcu za to siedział. No tak. No tak. No. Wiesz, i później to się właśnie później tam dzieje, a tak naprawdę więzienie weryfikuje ludzi. I to w bardzo dużym stopniu weryfikuje. I właśnie takich, ja naprawdę widziałem paru takich chłopaczków, no, którzy właśnie przez takie głupoty, no, byli bardzo krzywdzeni w więzieniu. Życie się po prostu załamało. Tak? Naprawdę, jeśli chodzi o jakiś przekaz dla młodych ludzi, trzymajcie się od tego z daleka. Jeśli nie jesteś kimś takim, kto chce być, nie wiem, na ulicy, trzymaj się od tego z daleka, bo to jest bardzo niebezpieczne, bardzo niebezpieczny temat. To nie jest tak, że będziesz udawał, wiesz, rapera i sobie tam śpiewał na YouTubie i wiesz, najwyżej ktoś ci tam w komentarzu pojedzie. Nie. To jak w końcu pojawią się wilki, to będą tylko strzępy zbierać. Nie? Twoim zdaniem jest jakiś typ charakteru człowieka, który nie da rady sobie w więzieniu? Nie ma takiego typu. Każdy może sobie poradzić i każdy może sobie nie poradzić. No to jest taki zamiennik życia, nie? No, dokładnie. Ja to tak nazywam właśnie, że wiesz, to jest taki, zamienili ci życie no, na coś gorszego, no wiadomo, no nie dostaniesz coś lepszego, ale na coś gorszego, co w ogóle nie działa, co w ogóle nie skutkuje jakoś, wiesz. To jest bardzo, nie życzę tego nikomu, to jest takie piekło na ziemi, nie? Już nie Powiedz. mówię o tym, że wiesz, tam są jakieś pobicia, że tego. Nie. Ja mówię o tym właśnie życiu, tym z administracją, tak? Okej, do tego wrócimy troszeczkę później. Chciałbym jeszcze dokończyć temat kultury więziennej. Czy twoim zdaniem mocna jest rozbieżność pomiędzy tym, co było kiedyś, a tym, co jest teraz, jeżeli chodzi o grypsowanie? Diametralna, 360 stopni. Na plus czy na minus? Na minus. I gdzie są widoczne te największe różnice? Czym to się najbardziej różni teraz? No tym, znaczy no to, co ci powiedziałem, narkotyki zrobiły z ludzi kurwy. Tak? Narkotyki i pieniądze rządzą więzieniami. Tego już nie cofniemy. Wiesz,
Ja miałem taki przykład takiego wychowawcy kiedyś, że on strasznie gnębił grypujących, nie? On strasznie nas nienawidził i tak dalej. Jak z nim tak gadałem, coś tam tego i ja mówię, zobaczy pan, że przyjdzie taki czas, że pan zatęskni za grypowaniem w tym więzieniu, tak? A mówi, czemu? Mówię, bo przyjdzie do pana ktoś z gangu, z nożem i powie, albo mi dasz to, albo się zajebie. I on tak, wiesz, tak się zreflektował, nie? Wiesz, że może to być prawda. I tak będzie, wiesz, jak będą rządzić gangu, nie? Czyli twoim zdaniem taki brak sztywnych zasad, jak kiedyś, tak? Wiesz, oficjalnie to zasady są, były i będą, jakoś to tam sobie utrzymują, ale dzisiaj to po prostu, no, to grypsowanie, które jest teraz mniej adekwatne do czasu. Ludziom to pasuje, wiesz, siedzieć w celi, mieć trochę dragów, mieć trochę pieniędzy i tylko odsiedzieć swój wyrok, wiesz, z pieczy. Już nikt nie chce się angażować w nic, tak? Tam zrobić jakąś akcję czy coś, to jest po prostu już niemożliwe. Zaraz każdy, wiesz, każdy sobie, albo ja zaraz wychodzę, a ten to, wiesz. Kiedyś to byli ludzie, którzy mogli poświęcić życie za grypsowanie. Okej, okay, rozumiem. A chciałbym teraz przeskoczyć na temat SW i pracowników penitencjarnych. Jak oceniasz ich podejście do zawodu, kwalifikacje, ogólnie całokształt? Ogólnie siedziałem w takim fajnym czasie, że było to przejście z starej kadry na nową, tak? Jeszcze w starej kadrze, no to co tam było, wiesz, połowa alkoholików, przekupnych, robiło się co chciało, tak? Więc to naprawdę, nie wiem, jak już młoda kadra weszła, no to zaczynają się, wiesz, zaczęły się różne rzeczy dziać. Służba więzienna, też można by nagrać osobne nagranie w wielu gościach. Ja mogę zrozumieć wszystko, że idziesz, chcesz być żołnierzem, tak? Jeździć na misję, nie wiem. Chcesz być policjantem, jest to jakaś, wiesz, może być pasjonatem, tak? Możesz łapać, z powołania. Możesz być strażakiem, kurwa, kimkolwiek. Ale być, kurwa, w służbie więziennej, to co trzeba mieć w głowie? Co poszło nie tak w twoim życiu, że ty poszedłeś do służby więziennej? No, też mnie to ciekawi. Nie mogę, kurwa, zrozumieć. I znam bardzo dużo chłopaków, którzy poszli, wiesz, których znałem prywatnie i tak dalej. Później, powiem ci, w ostatnich tak latach, jak ja już usiadłem na dupie, to zacząłem rozmawiać z tymi psychologami, wychowawcami i tak dalej. Tak już na takiej zasadzie, wiesz, takiej luźnej gadki, nie? To miałem takich wychowawców, co opowiadali mi takie rzeczy od służby, że ja, kurwa, się łapałem na głowę. Z jakiego powodu? Te historie były jakieś absurdalne, pojebane? O czym tobie opowiadali? W ogóle, no o wszystkim. No ja ci powiem tak, ja w więzieniu przeżyłem wszystko chyba co najgorsze. Izolatki, dźwięki, nie wiem, awantury, kurwa, jakieś głodówki. No wszystko, rozumiesz? I widziałem tych ludzi, wiesz, w różnych sytuacjach, w różnych zachowaniach i tak dalej. Nie, i tak nie mogę zrozumieć tych gości. Ja nie mogę zrozumieć tej wojny w ogóle, którą wykreowała służba więzienna. Nie złodzieje. Bo złodzieje do 89 roku się bronili swojego życia, a później mieli wyjebane. Bo w 92 roku złodzieje kompletnie przejęli władzę nad więzieniami, tak? Kompletnie, robili co chcieli. Stara kadra miała tylko, żeby dostać łapówkę i chlanie i tak wyglądało w życiu więziennym. Potem, jak się zaczęła, wiesz, ta stara kadra poszła na emeryturę i przyszli te młode gnojki, no to po prostu to jest niemożliwe. No, miałem na przykład, siedziałem na oddziale takiego gościa, no widać, no taki cham, wiesz, ze wsi i on wyłączał mi prąd na cały dzień, nie? Wołam go, chodzi, wiesz, jeszcze przez zmianę, mówię, panie oddziałowy, no kurde, rozumiem, mówię, no wszystko mogę zrozumieć, ale co się dzieje, no czemu pan to robi, czemu pan to wyłącza? I on tak stoi i mówi do mnie tak, co ty mówi, nie wiesz, po co ja tu jestem? Ja mówię, no nie wiem, po co. A on mówi, po to, żeby tacy jak ty mieli przejebane. No i bardzo profesjonalne podejście, a później taki pan funkcjonariusz dziwi się, że byli osadzeni, mają do niego problem na wolności. No, ciężko mi się w ogóle odnieść do gościa, wiesz. Okej, rozumiem. Moim zdaniem w SW możesz trafić na dwa rodzaje funkcjonariuszy. Pierwszy to zjeby oderwane od pługa, wyciągnięci z jakiejś tam wichury. Przychodzą tylko po to, żeby odjebać swoją dwunastkę i wrócić na chatę. Zero jakiejkolwiek wiedzy, kwalifikacji czy pojęcia o swoim zawodzie.
Drugi typ funkcjonariusza, moim zdaniem bardzo rzadko spotykany, ale można taką osobę trafić. To jest facet, który doskonale wie, po co znajduje się w tym miejscu, że po drugiej stronie furty, czyli drzwi do celi, też jest człowiek i ma swoje prawa. Udało się tobie trafić właśnie na ten drugi typ funkcjonariusza czy strażnika penitencjarnego? W całej swojej karierze, zobacz, siedziałem chyba w 14 czy 15 zakładach karnych. Poznałem jednego wychowawcę, który był naprawdę, no gość, kurwa, no nie wiem jak to, no gość dzisiaj jest dyrektorem zakładu karnego, awansował, no mega gość, który rozumiał, który rozmawiał, który pomagał i tak dalej. I takich jeszcze klawiszy może spotkałem trzech. Rozumiem. To jakbyś ogólnie określił więzienie? To jest jeden wielki biznes. To są prywatne miasta tak naprawdę, gdzie prezydentem i Bogiem jest dyrektor. I to są, tak mi kiedyś kolega powiedział, to są ostatnie bastiony komunizmu, nie? W Polsce. No tak, zgadzam się z tobą. Powiedz mi... To było za komuny, nie? Najłatwiejsza sprawa była najcięższa do załatwienia. No niestety, tak wygląda życie za kratami. Chciałbym przejść dalej z naszym tematem. Powiedz mi, ciężko było tobie odnaleźć się na wolności? Ogromnie ciężko. Wiesz co, ja sobie wymyśliłem coś takiego, no bo ja tak naprawdę życia uczciwego praktycznie nie znałem, tak? Ani no, w wieku 15 lat tam trochę pracowałem, ale trochę szkoły, tam wiesz, praktyki czy coś, tak to nie znałem. Ja myślałem po prostu, że życie uczciwe to jest życie uczciwe, tak? Że w koło będą uczciwi ludzie, przyjaźni, że problemy są, wiadomo, ale nie takie jak w więzieniach, czy tam wiesz, to mi już wszystko minie. Ja będę uczciwie zarabiał, będę miał uczciwe pieniądze, że ludzie wkoło mnie będą normalni i tak dalej. Ja pierwszą pracę, którą poszedłem na budowę pracować i pierwszą wypłatę już mnie gość oszukał. I co wtedy poczułeś? No to co każdy oszukany, tak? No. Znaczy, tutaj jeszcze było więcej takich emocji, bo runął ten mój wykreowany świat, tak? Myślisz, że osoby, które ty oszukiwałeś, nie czuły tego samego? Że... Tak. Słyszałeś takie powiedzenie? Karma to suka? Myślisz, że to twoja karma? Jeżeli wierzysz w karmę, no to pewnie tak. Okej. No. Tylko umówmy się. Ja nie występuję tutaj w roli bohatera. Tylko kto przegrał swoje życie. Bo ja mogłem być każdym. Mogłem być każdym i mogłem robić wszystko. Ale życie dało mi takie karty i grałem w takie karty. Czyli byłeś kim? Żałuję. Co? Czyli byłeś kim? No jak mówisz, że mogłeś być każdym, to kim byłeś? No nikim. Wymyśliłem sobie, że będę, wiesz, szedł na łatwiznę, tak? A życie ci nie popuści takich rzeczy. Ten, jak ktoś sobie myśli, że nie wiem, zarobi łatwo pieniążki, ta kariera to będzie, wiesz, tylko koks, dziwki i tak dalej, to jest w błędzie, tak? Bo życie nigdy ci nie odpuści tego, co zrobiłeś. Możesz bardziej rozwinąć myśl? Weź sobie wyobraź dwóch braci, tak? Po 15 lat. Jeden idzie normalnie drogą, praca, dom, rodzina i tak dalej, a drugi idzie na bok, tak? Skrótem. Kradzieże, narkotyki i tak dalej. W pewnym momencie się spotkają. Tylko że tamten będzie musiał wrócić i odrabiać te wszystkie lekcje na nowo, jeśli będzie chciał zacząć nadrobić. No będzie musiał się na pewno cofnąć. Będzie musiał się cofnąć mentalnie. I zacząć, wiesz, to tak samo jak ja. Ja zacząłem, wiesz, w obcym państwie, bez dokumentów, bez niczego, nic nie potrafiłem. Bo potrafiłem tylko kraść, wiesz, dzielić narkotyki. I musiałem się tego wszystkiego uczyć, tak? Pracować, jak ludzie podchodzą, wszystkiego. Tak jakbyś był małe dziecko. Tylko urodzony w postaci dorosłej. I to było bardzo ciężkie. Ja po prostu wyłem nocami. Ja klękałem na kolanach i prosiłem Boga, żeby mnie z tego uwolnił. Wyłem po prostu jak dziecko, rozumiesz? Dostałem... Wiesz, ja rozumiem, że kara, karma, cokolwiek. Tak, okej. Ja to przyjmuję, tak? Że no tak, że dostałem to samo, tak? Ktoś mnie okradł, ktoś mnie oszukał. Żebym to poczuł, tak? To jest straszne uczucie. Myślisz, że gdyby kiedyś znalazł się ktoś, kto by usiadł z tobą i powiedział, słuchaj stary, za te twoje wszystkie pomysły trafisz do więzienia, stracisz 12 lat życia,
po tym wyjdziesz i będziesz musiał zapierdalać jak woł, nie będziesz miał niczego i nikogo. Zastanowiłbyś się dwa razy przed wyborem swojej drogi? Jest taka opcja. Rozumiem. Wiesz, nie mogę tutaj, nie będę się zarzekał tutaj na 100%, tak? Ale, no wiesz, nie miałem ojca, tak? Być może to byłaby rola ojca. Ale, no, tak się wydarzyło, no. Brakowało kogoś takiego, kto by, wiesz, no, wstrząsnął, tak? Co ty chłopie robi? Okej, rozumiem. A to powiedz mi, co pomogło tobie wrócić do normalności, ułożyć sobie życie na nowo? Moja obecna żona, tak? Która gdzieś dostrzegła, że wiesz, no to na tej zasadzie, że ja jej opowiedziałem wszystko o sobie, tak? To ja w tym życiu odpierdoliłem. No i zaczęliśmy pracować. Niestety jeszcze były narkotyki, złapała mnie na narkotykach, oddała mnie do ośrodka. I tak jakoś przejrzałem na te oczy, tak? A to nie było tak, że to była pierwsza osoba, z którą byłeś szczery? Też. Powiedz mi, jak wygląda teraz twoje życie? Z tego, co zrozumiałem, to jesteś po odwyku, jesteś trzeźwy, masz kochającą kobietę i pracę, tak? Jak wygląda teraz moje życie? No tak, jak tak powiedzieć, mam kobietę. No, konsekwencją tego życia jest to, że nigdy nie będę miał dzieci też. Nie? Także płacę dalej cenę tamtego życia. Mam dosyć poukładane życie, mam żonę. Mam dwa psy, dwa koty, prowadzę firmę, radzę sobie, no w miarę dobrze chyba sobie radzę, wiesz, trochę handluję, więc trochę, wiesz, to wykorzystanie, to doświadczenie z tamtego biznesu się przydaje, nawet w kontaktach z ludźmi, rozmowy. Tak powiem ci szczerze, że parę miesięcy temu po raz pierwszy chyba odetchłem. Tak, że mogłem sobie usiąść i powiedzieć, dobra, skończyło się. Czyli znalazłeś spokój, równowagę? Jak byś to określił? Wszystko jest na dobrej drodze. Jakby pomagam dużo biednym ludziom. Wiesz, robimy i paczki do domów dziecka, i pomagam bezdomnym i tak dalej. Gdzieś pokutuję to cały czas, tak? Gdzieś to wszystko we mnie jest. Wiesz, no, mam to z tyłu głowy, co robiłem. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że wiesz, no, wiesz, w terapii wiem, że nie ma dobrych ludzi ani złych, tak? Każdy jest po trochę taki. Aczkolwiek ja uważam, że kiedyś byłem bardzo złym człowiekiem, a teraz po prostu jakby odrabiam te lekcje, tak? I może myślę, że jest gdzieś jakaś szansa, żeby z tego wszystkiego wyjść, żeby kiedyś, wiesz, spokojnie żyć, wiesz. Myślisz, że będziesz mógł kiedyś powiedzieć o sobie, że jesteś dobrym człowiekiem? No właśnie, tylko jaka jest definicja dobrego człowieka? To każdy ma inną definicję, choć jest dużo wspólnych elementów. No właśnie, czy wiesz, dzisiaj definicja dobrego człowieka to jest człowiek, który chodzi na 8 godzin do pracy i wraca i wszyscy go widzą z balkonu. Bo nikt nie wie, że on tam, wiesz, najebany bije żonę, czy tam gwałci dzieci. Tak? Tak, no wiesz, ja też mam dużo do nadrobienia, więc jakby jeszcze ten etap zamykam, ale chciałbym kiedyś tak sobie powiedzieć, okej, okay, no gdzieś tam zrobiłeś błąd, ale dzisiaj już tego błędu więcej nie popełnię, tak? Już nie, wiesz, ja nie przechodzę na czerwonym świetle. Ja nie jeżdżę w autobusach bez biletu. I tu jest odpowiednie miejsce na zadanie pytania, czy było warto? No właśnie, jak tu... Ciężkie pytanie, bo ciężko jest mi na to powiedzieć. Dzisiaj z perspektywy 43-letniego faceta mówię, nie było warto, tak? Nie było warto. Ale w tamtych czasach nie wiem. To jest... To może inaczej. Jak byś określił czas, który poświęciłeś na dealowanie, a później czas, który zabrało ci więzienie? Czy to się przekłada na to, co zyskałeś z tego życia bandyty? Ciężkie pytania wydajesz, kurde. No powiem ci szczerze, to, co robiłem, było bardzo złe, haniebne. Wstyd mi za to. Tak, nie wstyd przed ludźmi, tak, bo nie mam napisane na czole, ale wstyd mi przed samym sobą. Tak? Rozumiem. I na sam koniec, gdybyś mógł dokończyć zdanie, bandytka to? To głupota. To idealne podsumowanie na zakończenie naszej rozmowy. Dziękuję bardzo za twój czas. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że to się komuś przyda, a może nie, ale gdzieś tam się zapisze, nie? Jasne, też mam taką nadzieję i jeszcze raz dziękuję. A ty, mój słuchaczu drogi,
Jeżeli możesz, polub ten materiał i udostępnij u siebie na socjalach. Pomoże mi to rozpierdolić polski internet. Dziękuję za twój czas i uwagę. Narrator.